każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy w hodowli mistrza Polski sprintu, czyli kategorii A 2022 roku u kolegi Waldemara Piszczały. Witamy. Witam serdecznie wszystkich. Miałem przyjemność w tamtym roku nagrać u Ciebie materiał. Mogliśmy sobie porozmawiać, jak to wszystko wyglądało. No bo największe sukcesy 2010, 11, 12. W tamtym roku mówiłeś, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Mamy sezon 2022 i jest Mistrzostwo Polski. Ja bym Cię tak chciał po prostu po ludzku zapytać, jak Ty się czujesz z tym wszystkim, bo 10 lat, no jednak trochę upłynęło czasu i zdążyłeś się odzwyczaić chyba od tego tytułu. Myślałem, że to już nigdy nie nastanie, bo tak wyszło, że to Mistrzostwo Polski WA to w 2010-2011 było, tylko że wtedy nie było nagradzane w Polsce, prawda, bo było tylko GMP, a wtedy były przez dwa lata, po porównaniu oczywiście moich wyników w regionach wszystkich w Polsce, to byłem dwa razy już mistrzem Polski, a no niestety, ale do trzech razy sztuka i teraz jest, można klepnąć to, nie? A że już jestem starszy, no to niestety tylko krótki dystans mi został. No tak. Krótki dystans Ci został, ale chyba ten krótki dystans cieszy tak samo jak w 2010 roku GMP, czy w 2011. Tak, tak, na pewno, bo nie sztuka być na olimpiadzie, to już kiedyś powiedziałem, nie sztuka być na olimpiadzie 3-4 razy i być zawsze gdzieś tam 30-20, sztuka być raz i coś wygrać. I to jest zawsze pamiątka. No tym bardziej, że ja w tym roku w ogóle się tego nie spodziewałem, bo ja liczyłem na C. To jest taka prawda, bo kategoria C mi się układała teraz od 19 roku super. W 19 roku było 23 miejsce w Polsce. W 2020 było 33 miejsce w Polsce. W zeszłym roku było 30 miejsce w Polsce. Mówię jak coś. Tym bardziej, że kilka fajnych gołębi i starszych i takich teraz dwuletnich, co w zeszłym roku jako roczne super latały. Mówię to C, może coś się uda tam w dziesiątkę w Polsce nawet, nie? A no... Tak gołębie nas uczą, że nic o nich nie wiemy, a to wyszło A, C, tragedia w ogóle, także nawet nie ma o czym mówić o tej reszcie sezonu, tylko po prostu te loty do A były perfekcyjne, a praktycznie przygotowane wszystko tak jak zawsze, chociaż no może w tym roku miałem trochę więcej czasu po tej pandemii z wiosny, może te gołębie miały lepsze zdrowie. Fakt faktem, że to co wyprawiałem na tych pierwszych lotach, to ja byłem sam w szoku, bo nawet ci co do mnie nie dzwonili już od kilku lat, to dzwonili i mówią, jak ty robisz, że znowu te gołębie tak lecą, że w dwóch minutach jest 80% w konkursie, prawda? W dwóch minutach siada gołębi z 40, powiedzmy 30 i jest to wszystko szpica. Ja sam nie wiedziałem, no dobrze tak się to ułożyło, bo
powiem może inaczej, bardziej tak chytrze. Przygotować się musimy perfekcyjnie, bo w każdym oddziale jest teraz siła, jest konkurencja bardzo duża i każdy chce coś ugrać. I jest mnóstwo hodowców w naszym oddziale, mamy bardzo mocny oddział, już nieraz mówię. No, to jest naprawdę, bo 10 co najmniej chłopaków by było kolegów moich takich mocnych, na moim miejscu mogłoby tu siedzieć teraz. I trzeba być przygotowanym od zaraz, od pierwszego lotu do ostatniego, a co się uda ugrać, to dopiero wyjdzie po sezonie. No, mi się udało ugrać te loty do siódmego lotu, można powiedzieć, te kategoria zamknąłem, no to powiem Ci, że nigdy bym się nie spodziewał, że to tak się uda aż tak idealnie zrobić, wyrwać tej mojej konkurencji z oddziału, bo to było wyrwanie tego wyniku, a później zero, nie? Praktycznie zero. I no też takie później loty mieliśmy, bo krótko ten sezon streścić, to wspaniałe loty były te pierwsze do siódmego. Pierwszy lot rejonem, siódmy lot to były trzy oddziały rejon, ponad 7000 gołębi. I moment zegary na poniedziałek, czyli to już nie jest normalny lot, wiadomo. I tu się powiedzmy czasem sezon rozsypuje na jednym locie, bo gołębi no brak. I tu poszły wszystkie gołębie moje na ten siódmy lot, czyli na tą pierwszą 500 rejonem. Troszkę rocznie zmieniliśmy wszystko. Tak, wszystko co leciało do tej pory, a miałem chyba 4 czy 5 rocznych z kompletami do tej pory. Nie mówiąc o tych starych gołębiach bardzo dobrych. I momentalnie wychodzi coś takiego, że ten lot jest... Nie był konkurs dwudniowy, był to konkurs kilkugodzinny, ale to przy tych czasach, w tych czasach 500 to powinien być konkurs 20 minut. No, prawda? No tak powinno być, a nie kilka godzin, że zegary robimy na poniedziałek. No to było tyle złe, że te roczniaki moje, nawet te najlepsze, są dwa w drużynie. No w drużynie tego mistrza Polski teraz są te dwa roczniaki, które były na tym locie felernym. No, szczęście, że wróciły, prawda? No, samczyk wrócił no, w miarę szybko, wieczorem, jeszcze od tego samego dnia już nie złobił konkursu. Samiczka po ponad tygodniu, no ale jest i możemy ją zaprezentować. Dokładnie. Bo jest w drużynie mistrza Polski. Ale następny lot 500 km drugi rejonem, to samo. Znowu zegary na poniedziałek, czyli znowu konkurs kilka godzin, kończy się w pierwszym dniu, ale jest to kilka godzin, zarząd przekłada zegary na poniedziałek i to jest dobicie wszystkiego. I tam zgubiłem najlepsze swoje gołębie. Takie, tak, to no, zgubiłem samca dwuletniego, który jest najlepszy, wa, nie mam go do dziś. Ma 3 tam coś, koeficjent 2 w tym roku, w tej drużynie mistrzowskiej, jest najlepszy na tej drugiej 500. Na pierwszej jeszcze dał radę, zrobił konkurs, chociaż prowadził w oddziale w lotnikach do tej pierwszej 500. Zrobił konkurs dalszy, a na tej drugiej 500 no, wysypał się, nie ma go. Ale zgubiłem najlepszą samicę, można powiedzieć, na tej drugiej 500, samicę dwuletnią, która też już siadała w zeszłym roku, to była najlepsza roczna. Gdzie byłem 20 w Polsce w A, 30 w C, ona jako roczna była tu i tu. Czyli tak była uniwersalna i szybka, że była i tu w drużynie jako roczna. No i jako dwulatka wysypała się też na tej drugiej 500. Także mówię, te loty ciężkie no nie sprzyjają tym szybkim gołębiom. Wszyscy chyba mistrzowie o tym wiedzą. No ja, no mocno mnie podcięło po tej drugiej 500, więc loty go chciałem tak skończyć, kładłem sobie, bo kładłem. No ale te loty dalekie nie były normalne, bo no, nawet mam tych kolegów w oddziale takich bardzo dobrych, nawet na tych dalszych lotach może lepszych ode mnie i nikt nie zrobił wyniku, nikt nie poskładał. Było rotacyjnie, raz te gołębie siadały, raz te 500 były dziwne, gołębi dużo od tyłu, z powrotu, boczne wiatry. No mówię, może troszeczkę ten trochę problem był, że poszły te loty rejonowe mocno na północ. I trafiliśmy akurat wiatry boczne, zachodnie, gdzie przerzuciło dwa razy mocno gołębie. Dużo gołębi naszych się znalazło na północy Polski, Mazury, Mława, Toruń, Grudziądz. Tych mistrzów czołowych, co ze mną rozmawiają, no to no, tam pojedyncze gołębie mają, czyli to jest 300-400 wyżej kilometrów, a no, można tylko powiedzieć tyle, że my żeśmy stali na przykład z 500 km to był lot Wittstock. No i tam z nami stał na przykład okręg Koszalin z nadmorza. Gdzie nasze gołębie, tu dół Polski, a gdzie tam, nie? I to pewnie po drodze lecąc boczny wiatr przecinało się ciągło, no dlatego mówię, no gołąb to tylko uczy pokory, już tyle razy to powtarzam i cieszę się z tego, co jest, bo jak, to jest, tak jak powiedziałem, do 3 razy sztuka. Te 2 razy Mistrzostwo Polski WA, co było kiedyś 10 lat temu, nie było nagradzane, mam to. I tu się cieszę. Dokładnie. Dziś już jesteśmy późnym wieczorem. Nie mamy nawet możliwości, żeby
pójść sobie do Gołębnika. No ta pogoda tak zrobiła, że nie zdążyłeś dojechać, śnieżyca. Tak, dokładnie. I zimno, tak dokładnie. I teraz przynajmniej chciałbym sobie z tobą porozmawiać trochę o tym sezonie. Jakie Gołębie w ogóle ogólnie leciały najlepiej do tej kategorii A? Czy to z tych twoich bazowych Gołębi, które cały czas masz, czy jakieś nowe Gołębie doszły? Powiem konkretnie, czyli tak, w tej drużynie A 6 Gołębi, może powiem tak ciekawostkę od razu, jak te pierwsze loty do 7 lotu szły perfekcyjnie, to oprócz tej pierwszej drużyny, co zdobyła Mistrzostwo Polski, te 6 Gołębi, to gdybym zrobił drugą drużynę 6 Gołębi następnych, bym był i tak w 20 w Polsce. Tak leciały, nie? No ale to było super. No. Te pierwsza drużyna, czyli to Mistrzostwo Polski z 6 Gołębi się składa i tam mamy tak, konkretnie 2 roczne są w tej drużynie, 2 dwulatki i 2 pięcioletnie stare samice. 2 pięcioletnie stare samice, mówiłeś przed chwilą, że liczyłeś na kategorię C. No to dlatego na pewno one były brane pod uwagę w tej kategorii tak, C. Tak, i te 2 dwulatki, bo ten jeden z tych dwulatków to był gołąb już najlepszy roczny w oddziele, w regionie, w okręgu i w regionie Łódź. To był najlepszy roczniak, który w zeszłym roku tak leciał, on teraz był dwuletni, wiedziałem, że on będzie leciał, bo jego ta linia, z czego on wychodzi, no to tam typowo te loty 500, 600 i maratony, to są stara linia Szelensów na Kopmany, czyli liczyłem na tego gołębia bardzo, chociaż wiadomo, no liczy, że jaszczą czaśnie i nie wróci z lotu i powie, że no zginął. Nie wiadomo co, no ale mówię, bardziej na to, co się przygotowałem pod względem na tych samic, bo oprócz tych 2 samic, co są w tej A 17 rok, to jest jeszcze najlepsza samica 17 rok, lotniczka najlepsza i w oddziele, i trzecia lotniczka w oddziele w następnym roku, i trzecia lotniczka w okręgu, i druga lotniczka w lotach dalekich w 2020, ona jest 17, w 20 była drugą lotniczką okręgu w lotach daleki dystans, czyli okręgiem, żeśmy lecieli 500-ki dwie i 2 maratony, i z tych 4 lotów dalekich według punktów, czy tam koeficjentu najlepszy był gołąb, i ona była drugą tą samicą. I ona w tym roku sobie nie poradziła, ale idzie do rozpłodu. To jest taka bazowa samica. Tak, to ona już zasłużyła na to, żeby iść do rozpłodu, tym bardziej, że to jest córka 13 tysięcy. On już nie płodzi, no nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku, może ale się uda. My ją chyba prezentowaliśmy. Tak, w zeszłym roku. To jest ten gołąb, który też robił C kategorię od 2-3 lat. Głównie, no i też Wa chyba była w zeszłym roku w kategorii A, albo 2 lata temu w kategorii A. Także, ale idzie do rozpodu, bo te 2, które są teraz w A kategorii, też 5-letnie, one jeszcze idą do lotu w przyszłym roku. A jeszcze? Tak, one idą, a ona już nie idzie, chociaż nie jest w tym mistrzowskiej drużynie, ale ona już dała córkę roczną w tym roku, była jedna wychowana wiosną, nawet sprawdzałem w notesie, czy były 2 młode, czy 1. Patrzę, jest 1. I ta roczna, było 54 gołębi miałem na spisie w tym roku, jak dobrze pamiętam. I akurat jest jaka poza 50. A przez to tylko, że po lotach w zeszłym roku na młodym, po tym przedostatnim chyba locie, czy ostatnim, wróciła po miesiącu, niedopierzone po 2 pióry, po 2 pióra i ona potrafi A zrobić 12 koeficjent już. Ta córka, nie? Nie? No i no, za 50, nie? Ale no i tak by się do drużyny dostała, bo jednak tego by poprawiły, ale ona już po 4 pierwszych lotach była już 2. Tak, tak szybko to zrobiła, więc mówię, ta musi iść do rozpłodu, tym bardziej, że mówię, no to jest typowo dalekie loty, ciężkie loty, ona uwielbia i córka 13 tysięcy, z którego w tym roku nic nie uchowałem. Także tak. Mówię, no to tak chciałem wyróżnić ją głównie, no ale te 2 z nią, co cały czas walczą, leciały przez te ostatnie lata, idą jeszcze do lotów w przyszłym roku, nie? Tak to wygląda. Tak jest, czyli ona była w drużynie A 5 lat. Za chwilę tego gołębie zaprezentujemy. Tak, nie, ona w tym roku w A nie była, ale te 2 no, rówieśniczki, można powiedzieć, były. Z tego samego roku są w A. 2 gołębie są w A dwuletnie i 2 roczne. Tak. Tak to wygląda. Tak się podzieliło porówno. Porówno. 5-5, 2-2 roczniaki. I 2 roczne, ta nadzieja. Tak jest, zanim jeszcze sobie przejdziemy do prezentacji tej drużyny, no bo powiedziałeś, że przygotowania praktycznie nic się nie zmieniło. Miałeś trochę więcej czasu, więc na co ten czas wykorzystałeś? Znaczy czas był bardziej wiosną, mi się wydaje, przed parowaniem. No właśnie. Może bym powiedział, że no może bardziej parowanie było dopatrzone i te pierwsze loty o tyle było tego czasu po tej pandemii, że było może tak inaczej, może mniej było trochę pracy, tych wyjazdów miałem mniej.
I ten trening w tygodniu zawsze był, w miarę to punktualnie było, aha, że przy tych pierwszych lotach, chociaż przed pierwszym lotem były raptem 4 treningi, no nie chcę już strzelać, może 4, może 5, 4-5 przed pierwszym lotem w ogóle. Aha. Ale później był pierwszy lot, perfekcyjny, znowu trening i tak jak u mnie, tak jak od kilku lat, 2 pierwsze loty od młodych z podłogi, prawda? Młode jeszcze na podłodze. No jedna rzecz, co zmieniłem, no nie chcę tu kłamać, bo ktoś by powiedział, do kogoś powiedziałeś, tego na filmie nie powiedziałeś. Jedna rzecz, co zmieniłem, to to, że zawsze u mnie znosiły drugie jajka. Tak. Czyli pasły młode, 2 loty, znosiły jajka, część się znosiła, część się nie znosiła, na trzeci lot było wywalone wszystko i wdowieństwo. No to w tym roku to zmieniłem, że rozdzieliłem je, tylko to był taki bałagan straszny, bo tak jak mówię, mam trochę wyjazdów i te 2 pierwsze loty były cały czas młode, na podłodze, ale drugi jaj nie doszło, bo oddzieliłem samce od samicy. Czyli obiegówkę zrobiłeś. Taką obiegówkę dziwną, bo obiegówka to powinno być rano przegnanie, po wieczorem obrot znowu przegnanie. A u mnie było tak, że jak rano przegnałem, zostały samce, to na cały dzień, bo wróciłem wieczorem, więc samce pasły młode cały dzień, a samice siedziały na wejlerze. Więc rano na drugi dzień wywolniłem samce, polatały, nakarmiły te młode rano, przegnałem je na wojlerę, a wypuściłem samice i znowu samice były cały dzień. Także to tak było, nie 2 razy dziennie oblot, tylko raz samce cały dzień, raz samice cały dzień i te karmiły. I powiem szczerze, może dobrze, bo jak leciały na trening, to mało tego, że spotykały młode na podłodze, które piszczały, to i partnerów wtedy. Siebie, nie? Właśnie. I może to było to uderzenie, to uderzenie mogło być, bo To mogło im dać tego powera, bo to nierealne były te pierwsze loty, ja nie wiedziałem, co się dzieje. No, loty, najważniejsze, że te pierwsze loty to była na prędkości 1200-1300, czyli pierwszy lot, żeśmy mieli w sobotę, to był lekko pod wiaterek, prędkość chyba 1200, nie pamiętam. Gdzie inne oddziały w niedzielę już miały z wiatrem, dziwny lot, a my żeśmy mieli chyba sobotę i to był taki lot, że od razu stado nad gojemnikiem i w klapy. Prawda? No bo do młodych piszczących, do tego ja już to umiem z kilku lat, żeby od młodych dobrze siadały. Więc praktycznie te gołębie nad dachem nie traciły, tylko jak ich zobaczyłem, to ląduje 5 i 100 metrów dalej następne 5 i to było w 2 minutach 80% gołębi od razu włożonych 80% w konkursie. 2 pierwsze loty miałem procenty, gdzie konkursy u nas były w oddziele super udane na 5-6 tysięcy gołębi. Konkurs trwał w granicach 10 minut. I mimo to ja miałem 8% w konkursie w tych 10 minutach złożonych gołębi. Także no tu chyba to strzeliło jeszcze, co mówię, co poprawiłem. Tak to ale było. Powiedz mi, po pierwszym locie, jak zobaczyłeś, jak te gołębie siadają, to już się spodziewałeś, że może być nie, fajnie. Pierwszy lot to nie, nigdy. To jest różne loty, to jest to, ale na drugim locie, jak tak siadły, to tak sobie chwilę patrzę zegar, obserwuję, zaraz no, dużo kolegów dzwoni i tak obserwuję zegar i tak sobie patrzę. Mówię, kurwa, to skoro dość, że tu będzie czołówka jeszcze, to one siadają tu w półtorej minuty tyle gołębi nawalonych, to będzie super. Ale na ten trzeci lot trzeba było czekać, bo trzeci lot był też fajny, bo ja niby miałem tych gołębi w dziesiątce tam kilka, ale zmieniły się gołębie trochę. Aha. Trzeci lot był taki trochę lżejszy. Przyszedł lot następny do A, gdzie była tragedia, 1800 prędkości, już nawet nie wiem co to tam, jakoś tam pojedyncze siadły, coś tam, czwarty. Dwa może w 20, to był czwarty lot, to była taka prędkość, że ledwo się tam połapałem, o co chodzi, bo większość już wracała gołębi. Piąty lot, 1700 znowu prędkość, czy 1600, znowu masakra, ja nienawidzę lotu z wiatrem i powiem szczerze, ja sobie z tym nie radzę, bo nie od dziś, od 2, 4, 5 lat, jak przychodzi lot z wiatrem, to czy próbowałem głodzić, czy próbowałem karmić, czy pełne wola, czy to wychodziło tragicznie zawsze. No zawsze nieważne. Jednakowo. Tak. Więc mówię, no nie, no nie, no jest ten wynik, bo wtedy był i tak poniżej setki, więc mówię, no jest ten wynik tam 80, no będzie myślę na dziesiątkę w Polsce. Ale no, tylko 2 loty już minęły mi koło nosa, przeleciały, a tylko dobić to. Przychodzi lot 360 pod wiatr. No i tam pokazały klasę te najlepsze. Było 8 gołębi w pierwszych 11 na oddział. W tych 11 była cała piątka do GMP z 10 wytypowanych, czyli te typowane najlepsze gołębie. No i to zrobiło robotę, nie? Ale to mówię, gdyby to nie było pod wiatr, nic bym nie zrobił. Nie ma szans. Pod wiatr czuje się bardzo mocnie. To ciekawe. I teraz kwestia tego, myślisz, że to kwestia przygotowania czy gołębi? Bo gołębie też masz różne.
Gołębie są różne i też z różnych linii, prawda? No tak. Ale z wiatrem wszystkie i tak głupie, wszystkie źle się zachowują. No, no może, może moje metody hodowli są takie, że wolę te loty pod wiatr. I zawsze to lubiłem. I te loty pod wiatr dają takie spełnienie, bo stoję, patrzę, bo to no, każdy z nas jest hodowcą i każdy chodzi nogami, drepcze, kto pierwszy coś tam siądzie. I wiem, że lecą z kierunku do gołębie. A z tymi lotami z wiatru to nie wiadomo, z wiatrem nie wiadomo. Stoisz, patrzysz, czekasz i teraz tak, nie wiadomo, czy wleci z prawej, czy z lewej, czy od tyłu. No to, to no, po tylu latach lotowania to jednak super, super mi się ogląda lot, jeżeli te gołębie lecą jednak z tego kierunku, chociaż dają z siebie wszystko, spadają na klapę, nie mają nóg, spadają na skrzydła, bo tak to wygląda zazwyczaj. Te najlepsze gołębie, on dadzą z siebie wszystko i lądując on na klapę spadnie, że on nogami nie ma siły przebierać. On skrzydłami się podpiera, żeby wchodzić, nie? Ale to jest to, że widzę je z przodu i one tam, stamtąd mają przyjść, siadają, wiem, które dały z siebie wszystko. W kierunku. I to no jest właśnie. To, albo coś źle zrobiłem, albo dobrze, ale to nie jest, że leci z lewej, z prawej, albo od tyłu i, no. I nerwy, i tydzień zepsuty i tak to wygląda. Zadam pytanie jeszcze odnośnie, zanim przejdziemy do prezentacji gołębi, jeszcze odnośnie prowadzenia tych gołębi na początku sezonu, bo jeśli one latały raz dziennie i załóżmy samice spędzały dzień z młodymi, a samce na drugi dzień, jak ty je karmiłeś? Bo jeśli samce nie miały do karmienia młodych, a samice w ten dzień karmiły, no czy ta karma się różniła? Już mówię od razu. To znaczy tak, przed pierwszym lotem, liczymy to, że tam wiadomo, te dwa tygodnie przed pierwszym lotem, czyli od połowy kwietnia, gdzie te młode już były takie, że na nich nie siedziały, były rozdzielone powiedzmy tam 20 kwietnia, bo już młode były wiadomo, na tyle duże, że nie marzły. Karma szła jednakowa, nie patrzyłem na to, więc karma w miarę rozpłodowa, w większości rozpłodowa karma. Też się uśmiechnę do kolegi Piotrka. Piotrek już będzie wiedział, bo on to robił mi, tą karmę. I to wyglądało tak, że jeżeli rano wypuściłem samice, polatały, ja byłem na miejscu, tam otwarty gołębnik, one latały 2 godziny, czy, znaczy latały, one latały, czy chodziły po podwórku, zbierały, nieważne. Miały otwarte do południa, chodziły, wchodziły, karmiły młode, koryto nasypane, miały karmić. Południe powiedzmy jeszcze dorzucona karma, żeby weszły mi wszystkie, pokarmiły młode i za godzinę czy za dwie wywalone na wojlerę, wypuszczone samce. I te samce znowu przed tymi lotami, samce znowu karmiły, otwarty gołębnik, latały, klepały, szukały samic, ale karmiły młode. Także tu nie było żadnej dyscypliny, można powiedzieć. No żadnej. One karmiły... Znaczy nie karmię dużymi ilościami wtedy, bo żeby mnie słuchały, czyli prawda to jest taka, że dosypywałem mniejszymi dawkami, ale częściej, żeby i latały sobie trochę, bo to po zimie, żeby się rozlatały i żeby za każdym razem jak posypiesz, nie mają, to one pójdą karmić, a jak ta karma leży, to nie karmią, no, tak to wygląda, tak nie? Z gołębiami, więc one sobie małymi ilościami, rano za 3 godziny znowu małe i znowu pokarmiły, przeganione i następne i w drugim dniu znowu to samo, znowu odwrotnie, jak tu były samce, to były samice znowu wtedy. Także one miały taki luz, pełny luz. One łaziły po podwórku, robiły co kategoria chciały. A to się kojarzy z dyscypliną. Nie, to mnie dyscypliny w ogóle nie było. Ja powiedziałem, ja to nawet nie mówię. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie spodziewałem się A, bardziej liczyłem na C, więc początek to był do rozlatania, na luzie. Ale faktem powiem, gdy pierwszy lot już przyszedł, no to już była ta dyscyplina, bo no przyszedł pierwszy lot, więc gołębie były już te 3-4 razy wywiezione. Przyleciały, spotkały się, wiedziały o co chodzi, już załapały znowu, że tu i partnerzy i młode. No i między pierwszym a drugim lotem, no to nie powiem, żeby łaziły cały dzień po podwórku. No to już było tak, tym bardziej, że ten pierwszy lot wyszedł. Więc starałem się, że rano jednak te samice pokarmiły młode, po nocy dostały jeść, polatały rano, pochodziły 2 godziny. Dałem jeść znowu, żeby weszły wszystkie, weszły, pokarmiły, przegnane. Samce, znowu 2 godziny, zamknięty gołębnik, już troszeczkę tak zacząłem to, można powiedzieć, tak kontrolować. O, bo tak to, no gdyby ten pierwszy lot nie wyszedł, to pewnie by był jeszcze drugi lot, tak na byle jak i trzeci, bo by się liczyło dalej. Ale że ten pierwszy lot był już tak perfekcyjny, no to drugi, mówię, no trzeba robić w miarę to samo, wyszło super, no to mówię, tylko trzeciego. A ten trzeci aż trzeba szukać było do 6. lotu. Tak, trzeba było czekać, żeby na tym 6. locie dopiero pod wiatr te gołębie pokazały znowu te same, co powinny, nie? Tak jest. Jeszcze zwrócę uwagę na taką jedną rzecz, bo hodowcy właśnie często mają takie przeświadczenie, że trzeba gołębie już
jakby uwolnić od młodych przed sezonem, zrobić tydzień czy 10 dni wdowieństwa. Znam to. I to jest wtedy kategoria A. A tu, jak się okazuje, może i ważniejsza jest ta motywacja do tego potomka. Trochę też tęsknota za partnerem, bo tu tak trochę miks się zrobił, nie? Powiem tak, w Polsce mamy różną wiosnę. Tak. To nie jest wiosna czasami gorąca, pod wiatr, że wdowce będą wygrywać. Mhm. Mamy różne wiosny, różne loty, różne pierwsze loty. Ja pamiętam swój tragiczny lot w 2013 albo 2014 rok, gdzie byłem, wtedy te super wyniki były. Były Mistrzostwa Polski w GMP rok po roku. Były te kategorie wyśrubowane niesamowicie. I przyszedł ten wycofane A. To były wycofane olimpijczyki, czyli konkretnie rok 2013, wiosna. I niby wszystko było tak jak co roku. Przygotowanie, trening, gołębie mocz, chociaż już bez olimpijczyków, bo wycofane do rozpłodu, to najlepsze. No i przyszedł taki lot, gdzie puściliśmy gołębie na pierwszy lot 150 km, tak jak zawsze do mnie. Gołębie nie odchodziły 2-3 godziny, konkurs 2 dni. Wysiane gołębie, wycięte totalnie. I wtedy powiedziałem sobie, nie ma sensu się ustawiać na te pierwsze loty, bo wdowieństwo to jest piękny temat. Czyste gołębie, czyste drogi oddechowe, gołębie silne, dobrze przygotowane, one wiedzą już, o co chodzi, że jest spotkanie z partnerem, że one mają do siebie wszystko, ale nie na tych pierwszych lotach, bo ta wiosna u nas w Polsce jest różna. To nie jest Belgia, że tam jest 10 stopni więcej zawsze i inne pogody. I powiem szczerze, to ostatnie nawet 3 lata czy 4. Przecież ja nic innego nie robię, ja robię to samo. Gołębie, pierwsze loty idą z młodych. Ale nie ukrywam, tak jak powiedziałeś, żeby wygrywać, te gołębie muszą być super wychuchane, wycackane. I właśnie tak u nas jest, że jest kilku hodowców, co przecież wiem dokładnie, że pierwsze loty zaczynają już 2 tygodnie, mają gołębie rozdzielone, wytrenowane na wdowieństwo. No i teraz mi wytłumacz, czemu te wdowce wychuchane, wydmuchane, czyściutkie, w drogi oddechowe idealne, idą na lot, one by się zabiły, już takie naparzone, i one przygrywają z moją gniazdówką. I to na locie pierwszym, gdzie jest prędkość 1200. Tak, załóżmy. Na drugim locie przegrywają z moją gniazdówką. Ta prędkość to jest 1300. Dlaczego? Dlatego, że trzeba sobie tak sobie, no pogłowiłem sobie, ja to już chyba ze 3 lata temu, 4, i tak to wygląda, że powiedzmy sobie szczerze, te 150-200 km na tych pierwszych lotach, to nie jest aż tak ważne, żeby ten goł miał takie czyste drogi oddechowe, żeby był mocny, silny. Te pierwsze loty to jest, każdy gołąb wytrzyma, dobrze zmotywowany, a motywacją najlepszą jest młody. I ten gołąb na czym zrobi przewagę na 200 km? Lot trwa 3 godziny. Powiedzmy na 300 km lot trwa 4-5 godzin. Na cięższym, no gdzie żeśmy mieli ten lot ważny, no to trwał 5 godzin, bo to był pod wiatr. Ale to już było wdowieństwo u mnie wtedy, nie oszukujmy się. Ale te pierwsze dwa loty to jest do 200 km. Ten lot trwa 2 godziny. 2,5, tak. A na tych 2,5 godzinie wdowiec nie zrobi przewagi. Zrobi przewagę ją, jak będzie lot 3-4 godziny pod wiatr, bo drogi oddechowe będzie miał czyste, nie karmi młodych, jest mocny. Ale na 2-2,5 godzinie przewagę zrobi gołąb, który wyskakuje z kabiny i ma tylko jedno w głowie. Młody, piszący, głodny. Taka prawda. I on wtedy przy odejściu, przewagę może zrobić gołąb na 2 godzinach tylko przy odejściu z kabiny. Te, co odejdą pierwsze z kabiny najlepiej, to wydaje się wachlarz odchodzi, bo chodzą gołębie mocno, wszystko całą grupą. Ale po 10 km są pewne, niepewne, nerwowe niektóre, a część jest pewna siebie i rwie do przodu. I oni zrobią tej przewagi 500 metrów. I przy takich lotach, żeśmy mieli teraz te 10 minut konkursy przy 5000, to 500 metrów ważyło. Robię przy tym, że one muszą siąść od razu na klapę, nie latać nad gołębnikiem, nie? Dlatego mówię, to, że one mają młode na tych pierwszych lotach, na tych 2-3 godziny, 2-2,5 godziny lotu, to jest nieważne przy chłodnej pogodzie, bo to nie są upały, że one karmią, są trochę zaplegmione i tak dalej, to nic nie przegrają z tymi super wychuchanymi wdowcami, bo one znowu mają tą super motywację, gdzie wdowce są nerwowe, nie mają. A one do tych gołębi młodych to mają najlepszą motywację. Mało tego jeszcze, co w tym roku zrobiłem, że te samce z samcami się nie widziały, tylko przy przylocie po treningu. Czyli przed wkładaniem nie. A teraz jeszcze jedną rzecz mi powiedz. W dzień wkładania przy młodych były raz samce, raz samice na terenie. Nie. To już jest tak, że na przykład zostały samice na noc w piątek.
Aha. Te samice dostały rano jej, żeby podkarmiły te młode. No były, dobrze tak mówisz. Bo one podkarmiły te młode rano, zaraz rano o 8. Czyli karmiły. Nakarmiły te młode, ale też mała dawka karmy. Żeby nie obżarły się tak, bo jedna karmiła, druga mniej karmi, no różnie te samice. Więc dostały pół dawki, one to zjadły, więc młode piszczą, nakarmiły. Już nie były wypuszczane, przegnane były na wojlerę. Samce przeszły do młodych, znowu dostały tam o 10 te samce, też takie pół dawki, więc dokarmiły te młode do południa w miarę dobrze, do południa. Ale już po południu ja wchodziłem z klatkami, a tu młode piszczą, a samce myślą, że ja będę karmił, a samice się dobijają przez drzwi do karmienia. Więc ja to już mówiłem na tym filmie rok temu, także to każdy hodowca może to sobie sprawdzić. Dla moich gołębi, dla mojej linii to mówię, odpowiada im to bardzo dobrze i to super im wyszło. I jeszcze do tego, że właśnie doszło to, że do tych drugich jaj nie doprowadziłem. Jednak tu gołębie traciły, widzę po tym sezonie, bo na pierwszy lot przy tej metodzie, gdzie były razem ze sobą i karmiły te młode, tak, to niektóre samice były z drugim jajkiem i był problem, bo nie włożyłem, bo była garbata czy coś, to trochę był problem. No tak. A teraz mówię, z tym wyszło tak fajnie, że o to się już nie martwiłem. Nie było samicy z jajkami, czy samca na pędzeniu. On był tylko od młodych i jak zlatywały się, to się spotykały, prawda? Także to jest chyba optymalne, co można zrobić przy pierwszych lotach od młodych. Bo tam, no nie mówię, jednak mówię, te najważniejsze loty, te później już były z duchowieństwa. No i szczęściem było takie, że ten ostatni lot do A był pod wiatr, bo z tymi wiatrami się nie radziłem mocno. Ale już wtedy gołębie były na wodzie. Nie, wtedy już był, to był szósty lot. No większość oddziału leciały już 500-ki, co mieli te tragiczne 500-ki, między innymi wy, pamiętam jak mówiłeś, żeście mieli tragiczną też 500-kę, my żeśmy na szczęście już mieli 300. Już prawie o nich zapomniałem, ale mi przypomniałem. Tak, 360 żeśmy mieli pod wiatr, gdzie wtedy te najlepsze gołębie przy takim locie pod wiatr, te najlepsze pokazują pazury, jak to się mówi. No i dorobiły to, co miały dorobić, nie? No tak bym był w dziesiątce w Polsce, a tak jestem pierwszy. Tak jest. I tym akcentem przejdziemy sobie do prezentacji właśnie drużyny kategorii A. Wtedy powiesz więcej na temat tych gołębi. Oczywiście. Także przechodzimy do zaprezentowania gołębi z drużyny kategorii A. Pierwszy gołąb, Roszniak. Pierwszy gołąb, który jest w tej drużynie mistrza Polski, to jest roczny gołąb. Ma co prawda drugi wynik w kategorii A, bo pierwszy gołąbek, który jest w kategorii A, tam 3 coś koeficjent, niestety zginął na tej drugiej tragicznej 500-ce, także nie mam tego samczyka dwuletniego. Ten ma drugi wynik i jest to roczny gołąb. To jest taka nadzieja na przyszłość. No właśnie. Tym bardziej, że z czego on pochodzi. To jest wnuk Messi 3707. To czyli jest jego wnuk twojego olimpijczyka. Mojego starego olimpijczyka. Po córce, po samicy 7-7 końcówka też, siódemki. I ten gołąbek ma 5-13 wa, ale też z czterech lotów, bo to były trzy, z czterech lotów ma 12, czyli brakowało mu piątego do G, do wystawy, do olimpiady. No ale po tej 500-ce, gdzie wrócił późnym wieczorem, tej tragicznej dwudniowej, już nie poszedł na lot, jest zostawiony na dwulatka, no ale to jest bardzo takie podobieństwo do tego swojego dziadka słynnego, co 3 razy Polskę prezentował, tego 3707. To jest krzyżówka, bo to jest córka 3707, skrzyżowana na Imbreda Kittla, czyli na Kittle, nie? To też może to coś dodało prędkości jeszcze, chociaż 3707 był na olimpiadzie w kategorii A w Nitrze, a jako roczny był najlepszym lotnikiem Polski w kategorii C. Miał 1,21 z 3 lotów. Tak. Także to był uniwersalny gołąb. No zobaczymy, co ten zrobi. To jest dopiero roczniak. Numer... Ale to jest gołąb też w budowie. Perfekto. No perfekto. No takie gołębie same mieć. No jest perfekto nawet z boku. Popatrzcie, ogon lekko w dół ciągnięty. Plecki to się denerwuje, bo jeszcze nie miał zdjęcia nigdy w życiu. Teraz zasłużył. 38,60. No jak to się mówi, nie powinno się gołębi lotników pokazywać na zewnątrz, bo mogą zginąć w przyszłym roku, może go już nie być w życiu, no ale zasłużył na te zdjęcia, żeby był. To jest bardzo inteligentny samczyk, bardzo fajny, po nim gołąbek właśnie do ciebie pójdzie też na aukcję. No on tu już patrzy na dół chyba do tych swoich przyjaciół z klatki. Tak, szczególnie, także, że tam samice. Nie, jego samicy nie ma, ale samice są inne. Ale inne. Tak. No.
Także to jest najlepszy mój rocznik. Do 7 lotu miał 6 na 6 komplet konkursów, gdzie z 4 lotów 12 koeficjent, także mówię, jednego lotu brakowało do takiego superego wyniku, no ale no później było jak było, ale jest w drużynie mistrza Polski. A. Kolejny gołąbroczny z drużyny, kategoria. Tak, to jest drugi gołąbroczny, bo były dwa roczne w tej drużynie kategoria. No i, że tak powiem, zacznę może, że to jest z nowych gołębi. Znaczy, nie tak nowych, bo matka tej samicy wywodzi się De Furit z olimpijczyka Henry Mentena. Konkretnie jej matka to jest córka tego olimpijczyka De Furit. Ta córka olimpijczyka De Furit była sparowana na syna Poker Face'a, Andrasa Drapy, czyli jej rodzice to jest dwoje dzieci najlepszych olimpijczyków ze świata. No ale zrobiła to, co zrobiła. Też do 7 lotu 6 na 6 miała konkursów. 9 kofi w kategorii A, złapała się do drużyny. No i mogę tylko powiedzieć, że to kaleka jest. Dlaczego kaleka? O kurde. Proszę zobaczyć budowę sobie. Perfekto, tak samo, idealna. Kapitalna, bardzo inteligentna, ona do mnie przychodziła na rękę. Chociaż ja tam mało przebywam. Ale kaleka, bo po 11 piór skrzydle. Proszę sobie przeliczyć. 11. I 11. To ona jak ma 11 piór, to znaczy, że ma łatwiej. Ja no niby łatwiej, ale dla mnie to kaleki. Powinna mieć 10. To ciekawe. Bardzo fajna samica. Mówię, na 6 wkładań, 6 konkursów. No zrobiła, co zrobiła. Przynajmniej no jest to nadzieja, bo to są gołębie, chociaż drapy gołębie też u mnie były te 10 lat temu, bo ten Messi 3707, to przecież jego matka to też była drapka. To była wnuczka, po wnuczce gołębi tych Delat, tych starych Jansenów, tak. razy syn albo wnuk Flicera, tego olimpijczyka jego słynnego. Także to były te stare gołębie, też przewinęły się w tych moich najlepszych. No i tu znowu jest syn Poker Face'a, no wiadomo, gdzie Poker Face, najlepszy jego chyba gołąb, jakiego miał, olimpijczyk, tam ileś jedynek. Sparowany był Poker Face, czyli syn Champa z Delatów, na córkę Champa, czyli ojciec tej samicy. Z Jarkiem Żankowskim żeśmy tego samczyka wyczaili, ja pojechałem go obejrzeć, wyrwaliśmy go na aukcji, no to nie mówię o kwotach, kupiliśmy go na spółkę, więc ten syn Poker Face'a to jest dopiero dwuletni gołąb, już dał od razu roczną taką, co jest w mistrzostwie Polski ba. No właśnie. No i ta słynna Mentenka. Ta Mentenka to też nie jest przypadek, bo jej matka, ta córka De Furit, tego olimpijczyka też, dała mi już w 17 roku, miałem ją w pożyczeniu, i już dała 7751, taką super samicę, ale z tym moim 13 tysięcy, z tym najlepszym w rozpodzie gołębiem. Także tą super samicę też już dała. Później była trochę u Jarka znowu i teraz wróciła do mnie, znowu dała to. Także... A czy my właśnie mamy... Nie prezentowaliśmy na w zeszłym roku. Ona taka spokojna samica, co ją pokazywała. Piękna, ciemna kapiana na 13 tysięcy, ale po tej samej matce, co jest ta. Także no, to super, coś takiego, marzenie, żeby była u mnie wtedy rok, dała lotniczkę. Później tam, mówię, no jest tych gołębi, tam się przerzuca różnych i tam okazało się, że lotniczka zaczęła latać. Mówię, Jarek, tą samicę jeszcze raz, tą Mentenkę bierę do siebie. No i bierę, zapaszona na syna Poker Face'a, wychodzi samica w drużynie mistrza Polski, roczna. Gdzie też, mówię, miała na 6-6 konkursów pod rząd. No i budowę jeszcze raz można powiedzieć, tak jak powiedziałem, kaleka, bo pojada się pierw skrzydle, no ale proszę z boku, jak ogon trzyma, jak się zachowuje. No bardzo spokojna. To jest właśnie... Mieliśmy dwa roczne, teraz pora przejść do dwa starszego dwulatki. Gołębia. Tak, dwa dwulatki w tej drużynie mistrza Polski. A jak powiedziałem, ten najlepszy dwulatek to najlepsza moja linia, bo to był wnuk do tych moich dwóch, można powiedzieć, olimpijczyków. Przepraszam, po wnuczce dwóch moich najlepszych olimpijczyków, czyli Messiego i Miss Polonii. Matką jest wnuczka tych dwóch olimpijczyków. Sparowana ta matka była, czyli na Faraona znowu, czyli to tak bardziej Faraona było więcej w tej matce tego najlepszego lutnika, razy samiec od prezesa naszego okręgu z jego słynnego Holendra. No ten Holender to najlepszy lutnik też przez 2 lata w regionie naszym. Miałem syna, ten syn sparowany był na tą moją samicę
najlepszą, jaką miałem chyba w rozpłodzie z tych dwóch olimpijczyków, taka wnuczka zimbredowana na faraona. No i był ten wolatek, a niestety zginął. Jego nie mam. Piękny pstry gołąb. Nie będę mówił tam o numerze, bo ktoś się znajdzie, będzie chciał. Nie wiadomo, czy on żyje, nie żyje. A to jest drugi z tych dwulatków właśnie, ale to jest, no nie tylko, że on teraz zrobiła. To jest gołąb, który w zeszłym roku żeśmy go prezentowali jako roczniaka. Najlepszy on był najlepszy w oddziele, w okręgu i w regionie pierwszym Łódź. Miał jedno pudło chyba na 12-11 albo na 11-10, bo to była ptasia grypa, było 11 lotów, więc miał 10 konkursów, 500 i maratony. On teraz w tym roku zrobił kategorię A, gdzie błyszczał w zeszłym roku bardziej na tych dalszych lotach, bo tam był i szósty z 500 jednej. Teraz w kategorii A 6 koeficent i powiem szczerze, też piątym lotnikiem jest wśród samic i samców w oddziele w tym roku. Też ma drugie miejsce z jednego lotu rejonu z 500. Siadł drugi na cały rejon z tych trzech oddziałów. No można pokazać tu skrzydełko jego. To jest z gołębi też akurat nie z moich, tylko ten gołąbek pochodzi z tej starej linii Szelens-Kopman. Dokładnie z tego De Fury, ale to z Deleusa. Bo to jest taki imbred. Jego ojciec to jest konkretnie imbred na gołębia, gdzie miał 3 razy pierwszy konkurs w Niemczech roczniak. On był 23. asem Niemiec wśród dorosłych gołębi. Miał 3 razy pierwszy konkurs i to był sparzony syn tego lotnika najlepszego na siostrę pełną tego najlepszego lotnika. I to jest jego ojciec, z tych szelensów starych. A matką tego gołąbka jest też bardzo dobra samica, bo to jest pokrewieństwo znowu od Pitmana. To jest samica, która wywodzi się córka razy syn Firej Schnelle. To były dwie takie siostry z gniazda, co fenomenalnie latały Pitmana 10 lat temu. To jest taka linia, więc tutaj akurat można powiedzieć taka obca liga, ale no on jest wyborny. Wyborny, bo on lubi bardziej dalsze loty, a zrobiła jeszcze w tym roku dodatkowo. Także ma już takie, można powiedzieć, w swojej raptem 2 lata ma tej kariery lotowej, bo to jest dwulatek. I ma 6 konkursów takich do D. Bajka. No oby dorobił w przyszłym roku jeszcze coś, ale trzeba czekać. Prezentuję teraz kolejnego gołębia, czyli były 2 roczne, 2 dwulatki i teraz są te 2 5-letnie samice stare w kategorii A. Nie, nie wy babcie, a w sprincie, no ale to nie są takie zwykłe samice. Ta na przykład samiczka to też od 2019 roku jako dwulatka w kategorii AC, cały czas liczona. Ona 2 lata temu w tych lotach dalekich w okręgu 2 razy 500, 2 razy maraton była 9 lotniczką. W zeszłym roku w Mistrzostwie Polski w tej drużynie i A i C, gdzie 20 i 30 miejsce było. No i wreszcie doczekała się. Jest królową, bo jest w Mistrzostwie Polski, gdzie jestem mistrzem Polski w A, jest w drużynie. Koeficjent 5 coś nie chcesz strzelać, więc ona jest trzeci 5,30 wynik ma. Chyba, jak dobrze wyczytałem. Nie chcesz, bo tak jest ten 3 coś, z którego nie ma dwulatka, roczny później 5,13 i ona znowu 5 coś. Także trzeci wynik ma, ale ma też, mówię, konkursy bardziej z tych dalekich lotów. I to jest linia tej mojej starej hurikanki, więc z tej hurikanki wywodzi się ta samiczka. Też prezentowaliśmy ją w zeszłym roku. Tak jest. Też proszę popatrzeć, to jest nieduża samiczka, mała. Tak wygląda z boku, proszę jak go on trzyma. To jest jej skrzydło. Proszę się nie dziwić, że u mnie te gołębie ostatnie pióra dopiero wychodzą, ponieważ moja metoda od kilku lat to jest taka, że gołębie karmią młode po lotach, później znoszą jeszcze jaja, wkładam sztuczne i niektóre mam do dziś jeszcze samice, gdzie siedzi do tej pory na tych sztucznych jajach, już miesiąc, półtora prawie, ona nie zeszła, ona tam siedzi wiecznie, samiec ją tego, ona tam siedzi. Więc one troszeczkę później też wyrzucają te ostatnie pióra, no ale później w sezonie mi się nie parują, nie ma tego problemu. Te samica, ona nigdy nie była z drugą w parze. Nawet jak jakaś roczna podejdzie do niej, to ona ją tak po głowie narobi, jak to się mówi z dziubie, że im nie brakuje. One są u mnie całą zimę razem. Jest połówka celi, jak zejdą ze sztucznych jaj, połówka celi jest zamknięta, nie mają już miski, tylko sobie siedzą razem. I to samo właśnie ona. To tak to wygląda, że też to piórko dopiero wychodzi, to ostatnie. No bo mówię, 2 razy zniosła jajka, siedziała na tych sztucznych jeszcze dość długo. No ale mówię, to wybitna samica, bo ona głównie w kategorii C. A w tym roku tak się stało, że stara babcia, 5-letnia i wygrała Polskę. Dwa. I mamy ostatniego gołąbka w tej kategorii A, 6. To jest druga babcia z 17 roku. Ta samiczka to jest to samo, to jest bardzo dobry gołąb lotowany na wszystkich dystansach.
też i A i C w zeszłym roku, dwa lata temu, i w drużynie w A, i w drużynie w C. To jest konkretnie od dołu jej matka, dokładnie to jest wnuczka tych dwóch młodzieńszych olimpijczyków. Także to jest z tej najlepszej linii. Tak, i Miss Polonii, to jest wnuczka, jeżeli chodzi matka jej, czyli ona już jest prawnuczką. I to jest też taki gołąb uniwersalny, prawda? No bo też w kategorii A, nie wiem, akurat ona ma 9 coś koeficjent, proszę, skrzydło takie szybkie, te pióra mocne, te ostatnie cienkie, tak. Dość szybkie, ona nie zawodziła z maratony, tak samo dobrze leci, więc o, tak ogólnie wygląda, też nie za duża samiczka, ale to jest ta typowa linia tego 07, nawet po wyglądzie widać. Bardzo fajna samica, ona tak huczy zawsze, charakterystycznie, teraz może ją tak nie słyszeć, zawsze jak facet miga, to ona pierwsza huchu. O, teraz też tak, to, no, tak usłyszała cię. Ale no, pięcioletni gołąb, no musi jeszcze walczyć w przyszłym roku, nie zasłużyła sobie, jak i tamta druga, 17 rok, na rozpód, w rozpodzie muszą być już gołębie wybitne, najlepsze, chociaż to jest taka, czy ta druga, to są takie najlepsze moje gołębie teraz z ostatnich 4 lat, prawda? Także to wygląda. Może warto jeszcze to przemyśleć. Nie, na pewno w przyszłym roku jeszcze idą na loty, te z 17 roku, mimo że są w drużynie mistrza Polski, te dwie samice z 17 idą do lotu, a za rok zobaczymy. Także mamy jeszcze tylko jednego gołąbka do zaprezentowania, który nie jest w kategorii A, ale zasłużył na ten rozpód, zaraz go pokażę. To jest gołąbek jeszcze, którego chciałem pokazać, bo to jest też zasłużona samica, też 17 rok. Też, która uwielbia loty pod wiatr, też w zeszłym roku jeszcze jako 4-letnia, taka ciężka, 360 km pamiętam, prawie 6 godzin, pierwsza na oddział siadła, sama indywidualnie, to jest córka 13 tysięcy. Idzie do rozpodu może nie tylko z tego względu, że ojciec już nie w tym roku mi zaparzył ten słynny ciemny, ale idzie do rozpodu też, że jest z tej mentenki, czyli tej córki olimpijczyka De Furuit, gdzie ta roczna jest w drużynie A, ale idzie też dlatego, że jej córka roczna, która, mówię, miałem 54 na spisie gołębi starych, a jej córka, że po ostatnim locie w zeszłym roku doleciała chyba po tygodniu czy po dwóch, poszła za 50, a od razu w pierwszych 3-4 lotach już była, miała zamkniętą kategorię A. Tak leciała, a była za 50. I powiem szczerze, to jest bardzo łaskawa samica, też wcześniej w tych lotach mało tego, 7751, to jest już z gołąbek, który mówię, idzie do rozpłodu, po 13 tysięcy i po tej mentence, ona w zeszłym roku w drużynie C, 30 w Polsce, 2 lata temu w drużynie C, tam też 30 czy jakoś w Polsce, i w drużynie A była chyba 2 lata temu, już nie chcę tak strzelać, ale 2 lata temu też jest drugim asem okręgu w tych dalekich lotach. Gdzie mieliśmy razem okręgiem 2 500 i 2 maratony i po 4 lotach ona zostaje drugą lotniczką okręgu w tych dalekich lotach. No ale mówię, ona uwielbia ciężkie loty pod wiatr, jest bardzo też spokojna, też taka inteligentna, no właśnie, samica, bardzo fajna. No też miała w tym roku takie przejście, że na jednym z tych lotów takich 500 ciężkich wróciła po tygodniu, gdzie koszowaliśmy już na maraton, bo i to też zabrało tak drogę do tych dalszych lotów w kategorii C, bo ona fajnie latała, no ale niestety nie poszła na ten maraton, bo wróciła w tym samym dniu co koszowanie na maraton. No ale tydzień nie było, wróciła kompletna z tipesem. No i oczywiście pierwsze co to, jak wychodzę rano, patrzę, gołąb się zrywa z klapy i leci do mnie tam na podwórko, nie? Ja patrzę, co to jest grane. A to oczywiście ona, no bo zobaczyła mnie, a siedziała chyba wcześniej rano, musiała dolecieć, więc siedziała na gołębniku i czekała. Więc ona akurat taki charakter jeszcze ma, że wiedziałem, że idzie do rozpodu, proszę zobaczyć. Wrzuciłem ją na gołębnik rozpodowy po wykarmieniu młodych po lotach. Tak się obraziła, że nie wrzuciła w ogóle pióra tego ostatniego, teraz dopiero pierzy, bo poszła na nowy gołębnik na górę i chyba się to nie spodobało, że jest nie u siebie i zaczęła wstrzymywać pierzenie, nie? No ale już mi na tym nie zależy, gołąb idzie do rozpodu w tym momencie. Także myślę, że jak ta roczna teraz tak leciała bardzo fajnie i czołowo, to myślę, że jeszcze z niej możemy pohodować. No to jest taka, proszę, do klatki by sama weszła. Może ją włożyć, bo no taka jest, że
No to jest taka lalka, prawdziwa lalka. Ją można położyć na ręce, ona się tak, tak, bo rok temu pamiętasz, jak ona też tak się zachowuje. Chociaż teraz ona jest trochę taka zmieszana tym, że była na innym gojemniku już do rozpłodu i mówię, dlatego nawet zatrzymała to pierzenie, nie? Ale no trudno, już będzie w przyszłym roku odpoczywać, będzie gojemnik gotowy widzieć, ale z wojlery z góry. Także teraz jeszcze przejdziemy sobie do porozmawiania o takiej kwestii, którą sam poniekąd wywołałeś, bo powiedziałeś, że twoje gołębie nadal siedzą razem. Nawet jedna samica tam jeszcze z jajek nie zeszła, samiec jej już ją namawia, żeby z tych jajek schodziła. Dlaczego te gołębie tak długo trzymasz razem? Skąd taki pomysł w ogóle? Czy pomysł był taki, bo jak ileś lat do tyłu były problemy w czasie sezonu lotowego z samicami, dobrze karmione, żeby dobrze leciały, wiadomo, karma dobra, no początek tygodnia tam gdzieś słabiej, ale później oporowa karma, loty mu jakieś lekkie i te samice wiecznie, jakieś kojarzenie i tak dalej. I jednego roku, było to chyba 4 lata temu, no nie chcę kiedy mówić, 4-5, po prostu nie rozdzieliłem gołębi jesienią. No z braku czasu, może z, nie wiem, z mojego zaniedbania, wyszło tak, że u mnie zawsze karmiły po lotach, po sezonie w nagrodę mutka, zazwyczaj jednego, niektóre pary dwa i były rozdzielane. Wtedy zrobiłem tak, że karmiły tego młodego i zostawiłem ich jeszcze razem, więc zniosły drugie jajka i siedziały na tych drugich jajkach. Włożyłem dopiero sztuczne. No i one faktycznie, niektóre schodziły zaraz tam po miesiącu z tych sztucznych, niektóre półtora miesiąca, niektóre tydzień w tą, tydzień wcześniej, tydzień później. Ale zauważyłem, że siedzą i zaczęły się, no wiadomo, bo to już jest późna pora, te drugie jajka sztuczne, gdy siedziały, no to już wiadomo, praktycznie październik, no bo wrzesień to się te pierwsze młode po lotach karmione, później październik znosiły drugie i siedziały do końca października, początek lutego czasami na tych sztucznych. Które już schodziły, zamykam połowę celi, miskę już wyrzucam, w połówce mogą partnerzy coś wiedzieć i one nie znosiły tych jaj następnych. One miały tą połówkę celi, one się wabiły, jak było w miarę ciepło jeszcze w tym listopadzie, pierzyły się i jednak tych następnych trzecich jaj, możemy powiedzieć, one nie niosły, bo nie miały tej miski, one tam sobie buczały, huczały. No i tam wtedy wyszło w sezonie następnym roku, że żadna samica mi się nie połączyła. No to tak samo może wyszło. I faktycznie tak już od 4 lat robię, że są całą zimę ze sobą. Tak jak teraz w tym momencie na przykład jedna ta samica właśnie, co mówię, akurat dwuletnia, ona jeszcze, przepraszam, dwie nawet, to jeszcze w zeszłym tygodniu nadal na tych sztucznych, samiec już nie wchodzi ich zmieniać, one gdzieś tam pojedzą i siedzą na tych sztucznych jajach, gdzie mamy grudzień. No ale się pierzą i tak to zostało. Reszta ma pozamykane już pół celi, miska wywalona, siedzą tylko z przodu w celach. Także są razem. I będą siedzieć tak razem aż cały styczeń. Jeżeli już zacznie się ciepło robić początek lutego, wtedy dopiero rozdzielam, aha, żeby właśnie nie było baganu. Tak. Styczeń zawsze jest najzimniejszy zawsze u nas tutaj. Można powiedzieć w Polsce ostatnie lata to styczeń jest zimny, prawda? Dopiero ta zima przychodzi po nowym roku. Więc one też są razem, siedzą sobie. I dopiero tam luty zaczyna się trochę dzień dłuższy, już zaczyna się coś dziać. No to wtedy rozdzielam. I czekają ten miesiąc, aż do końca lutego, początek marca do właściwego parowania. Ale fakt jest faktem, że na 100% te gołębie, przynajmniej te samice już, które to, bo roczne są różne, ale te dwuletnie już, co to przeszły, trzechletnie, żadna nie pójdzie w parę w sezonie. No właśnie. To przynajmniej u mnie się to sprawdziło. Tak jest. Czyli tak wygląda temat, jeśli chodzi, tak sobie poradziłeś z tematem parowania się samic. Kolejne pytanie, jedno już z ostatnich na dziś. U mistrza Polski, jak teraz wyglądają kolejne miesiące, bo powiedzmy już po pierzeniu praktycznie, bo ten okres już minął. Tak, ostatnie pióra wyszły, albo wychodzą, albo wyszły już całkowicie, dokładnie. Więc teraz kolejne etapy hodowli, czyli ewentualnie jakieś kuracje, szczepienia, odrobaczania i tak dalej. No to wygląda też już przez kilka lat tak samo. Więc teraz na pewno grudzień nie ruszam tego tematu kuracji, bo to ostatnie pióro zazwyczaj u mnie zawsze w grudniu wychodzi, bo mówię, jednak te jajka jedne, drugie jajka i gniazdowanie to troszeczkę opóźnia im to pierzenie, ale to nic się nie dzieje. Pamiętam jak jednego roku, to było 10 lat temu, miałem niepopierzone gołębie w grudniu, jakoś zaniedbane, roczne głównie. Te roczne, niektóre jeszcze było ciepło, w styczniu wyrzuciły ostatnie pióra i super latały. Więc to pierzenie, czy ten gołąb się spierzy już nam w listopadzie, czy w grudniu, według mnie to nie ma w ogóle
nie ma odbicia na sezonie lotowym później następnym, tak powiem. Więc one te ostatnie piratera wyrzucają w grudniu, więc wyrzucają, wyrastają im, więc nie robię żadnych kuracji. Kuracje zaczynamy w styczniu. I tak jak już nieraz mówiłem, kuracja pierwsza, która jest, to jest na robaki. To powiem szczerze, że to jest w ciemno. Nie robią zbadania. Podaję wszystkim gołębiom na robaki w tym czasie w styczniu. Jakiś czas zaraz po tych robakach, dwa dni, jest na sprzątanie znowu kolejne, poszpachlowanie, jak pogoda pozwoli. Bo może napomnę, że cały rok gołębników nie sprzątam. Także u mnie pierwsze sprzątanie będzie teraz przed świętami, po całej jesieni. Drugie jest po robakach, po kuracji. Trzecie przed parowaniem, jeszcze tam jak się da coś posprzątać i znowu cały rok nic, prawda? Tak w gospodzie, jak i w lotowym. Oczywiście w lotowym może w tych celkach tam, no to jest w czasie lotu wybierana, ale podłoga różnie. Więc po tym odrobaczeniu w styczniu robię im przerwę, dostają wiadomo jakąś witaminę, dostają tam jakieś dodatki. Przerwie jest tydzień do dwóch i druga kuracja w ciemno, którą robię też nie badając, to jest rzęsistek. Bo rzęsistek, tak jak też zauważyłem, to wygląda tak, że mamy na przykład 30 gołębi do badania, wieziemy do lekarza, nawet 30 bada, wyjdzie jednemu albo nie, a następnych 30 na gołębiku dwa zostaną rzęsistkiem, czy 3. No my tego nie wiemy, musielibyśmy całą hodowlę przebadać, każdego indywidualnie. Tak samo jak z odrobaczaniem. No i tak z odrobaczaniem, a to też czasu potrzeba. No ja sobie nie pozwolę tyle czasu, żeby jechać na cały dzień całą hodowlę zbadać na rzęsistek, prawda? Więc ten rzęsistek też dostaję w ciemno. To jest też kuracja zazwyczaj środkiem metronidazol, taki już mieszany, że i to, dwa składniki. I to mamy z głowy rzęsistek. I ogólnie później ostatnia kuracja, czyli to już jest tak koniec stycznia, można powiedzieć, po 20 zostawiamy kurację jakąś taką antybiotykową odnośnie gromkowców, paciorkowców, E. coli i tak dalej. Jest zazwyczaj to jakiś antybiotyk, który najlepiej działa na dane gołębie, bo wiadomo, każdy ma gołębie, które są wrażliwe na dany antybiotyk i to trzeba dopasować. Akurat u mnie to jest enrofloxacyna, która najlepiej działa ostatnio, przez ostatnie tam 3 lata, to zawsze ona najlepsze ma działanie. Więc takim środkiem robię taką kurację, ale nie zawsze. Jeżeli gołębie no, błyszczą się po tych kuracjach pierwszych, koniec stycznia, no naprawdę nic u nich nie widać, nie robię. Jeżeli tam coś widzę, że tak coś kałnie za bardzo i te gołębie przykulone takie nie bardzo, no to robię taką kurację enrofloxacyną, jak jeszcze uprzednio mi się uda zbadać. Ale no nie zawsze też czas jest za to badanie, więc to jest ostatnia kuracja, jaka może być. I wtedy ewentualne szczepienie. To z tym, że nie szczepi gołębi rocznych, bo młode u mnie są szczepione dwa razy. Czyli dwa razy są szczepione różnymi szczepionkami młode. Aha. Czyli mamy to praktycznie tam czerwiec, można powiedzieć. Więc ich nie szczepię w styczniu, bo to jest za ten pół roku. Ale starsze gołębie za to są szczepione. A za rok znowu te roczne i tak na zmianę. Czyli ogólnie co dwa lata praktycznie są szczepione na Paramyx. Ospa szczepienie jest tylko gołębi młodych co roku, później już nie szczepię, jeżeli chodzi o ospę. Ale co roku młode gołębie są na ospę szczepione. No i później, no to wiadomo, jest parowanie, w miarę musi to wyglądać na gołębniku, bo coś jest niepokojące, czy kał, czy coś, no to no, mimo tej kuracji trzeba jeszcze coś zbadać. Chociaż mówię, ostatnio te badanie to robię raz w roku, tak można powiedzieć, bo te dwie pierwsze kuracje w ciemno, później jak jest ok, zrobię jakąś kurację jeszcze na te gromkowce, paciorkowce, taką też w ciemno, jak widzę dobry kał, to przestaję po 5 dniach. No i później wychów młodych jest, u mnie karmią młode po 2 zawsze wiosną gołębie, zazwyczaj po 2 karmienie młodych. No i tak jak mówiłem, te pierwsze 2 loty jeszcze od młodych z podłogi i później dopiero zaczynamy wdowieństwo. Także proste metody, nic nie ma kombinowanego, nic nie ma tam jakiegoś, no... Nie ma też w czasie sezonu, nie mam czasu na to, żeby tam jakieś motywacje robić na zazdrość partnerów, bo to dwa trzeba puścić, to nie, to jest za dużo zabawy, nie ma na to czasu, także zwykła metoda, później totalne wdowieństwo i tak to wygląda w sezonie. A sezon jak się ułoży, to później pokazuje loty i no i to jest różnie, prawda? Dokładnie, na dziś nie wiem nikt tak naprawdę, jak będzie wyglądał sezon 2023, więc to
Na pewno. Jedynie możemy zrobić co w naszej mocy, żeby się przygotować. Nawet mało tego, ja po tych lotach powiem na dziś, mówimy już pół roku, że sezon kiedyś zacznie 23, znaczy jak będzie przebiegał. My nawet nie wiemy, jaki będzie lot za dwa dni, bo no tak. Ja te pierwsze 6 lotów miałem perfekcyjnych, gołębie naprawdę, cały oddział miał u nas bardzo udany, bo gołębie nie zginęły, było cały czas 5000 gołębi na lotach, później 4,5, 4300 na szósty, a przychodzi taka pierwsza 500, gdzie dajemy powiedzmy ponad 4000 gołębi, a na drugą już 500 po tej tragicznej pierwszej, druga też jest tragiczna, ale na tą drugą już kładziemy tylko połowę. No to co my możemy wiedzieć, co będzie jutro nawet, prawda? Także to już. Także nie zastanawiajmy się nad tym, co będzie jutro. Teraz przedstawimy gołębie, które będą na aukcji. Kilka sztuk, za chwilę je przedstawimy, opowiemy o nich, a w zasadzie ty o nich opowiesz trochę więcej. Tak. Będą też gołębie właśnie z tych lotników z kategorii A. Tak, dokładnie chciałem powiedzieć, że no tu specjalnie, tak jak żeśmy wcześniej rozmawiali, no skoro jest to Mistrzostwo Polski, no to warto by było po tych właśnie lotnikach, prawda? Więc będzie 5 młodych, typowo po każdym z tych 5 gołębi, co są w kategorii A, no bo ten 6 zginął, jak mówię, więc będzie po jednym młodym z każdego. I dodatkowo taki 6, zamiast tego 6, który zginął, będzie taki 6, no taki super gołąbek z imbredu wychowany z mojego najlepszego rozpodowca na tę chwilę. No i zaprezentujemy je, myślę, pokażemy jak wyglądają, rodowody będą do wejścia później na aukcji. Tak jest, a zaczniemy sobie od gołębia na aukcję świąteczną. Na aukcję świąteczną, typowo tak jak w zeszłym roku poszedł, pamiętam, ten gołąbek 600, to był tak. Po tym jeszcze no, rozpłodowcu, gdzie teraz będzie imbred na niego, ale on już nie zapłodził mi w tym roku, więc ten syn poszedł, tak i w tym roku chciałem coś specjalnego i tutaj pójdzie taki gołąb numer 9, jak to się kojarzy z Lewandowskim. No właśnie, może no, tak dziewiątka, nazwać. Tak, Lewandowski, może ktoś go sobie nazwie, jak go wycytuje, a będzie mu super się spisywał w rozpłodzie. Tak jest. Ale to jest gołąbek, mogę tak powiedzieć na szybko, ta stara linia to co najlepsze, bo syn Messi 07, ten stary mój olimpijczyk, czyli syn jego, najlepszy lotowany syn jego w ogóle, jaki gołąb był po nim wylotowany, razy córka tego Messiego, czyli pół rodzeństwo na siebie, gdzie ta córka Messiego dała tegorocznego w kategorii A tego super teraz. Także to jest już syn razy córka Messiego, a córka daje gołębia teraz w Mistrzostwie Polski. Także to taki, myślę, bardzo fajny, to jest późniejszy gołąbek, jest niebieski, numer 9, czyli Lewandowski może przyszły. Także myślę, że może komuś da szczęście. Także idziemy je prezentować. Okay. Także zaczynamy prezentację gołębi na aukcję. Najpierw zaprezentujemy gołębie, te 6 sztuk, które będą na aukcji z Twojej hodowli. Na końcu zaprezentujemy gołębie na aukcję świąteczną. Pierwszy, to my wymyśliliśmy wspólnie pseudonim Bijatyka. Cały czas rozrabia. Przez godzinę za karę był z tymi starszymi gołębiami z kategorii A, ale to mu nie wystarczyło, widzę, bije się nadal. No ale to. Ale oni z tymi starszymi widzieli, że tam nie odpuszczał. Tak, nie dawał się w ogóle, bo tamte myślały, że idą pewnie do kosza, spokojniutkie w koszu siedziały, a ten pruł się z każdym po kolei tam, z samicami, samcami, ze starszymi. Wygląda bardzo fajnie ten gołąbek już jako spierzony. To jest młody po wdowcach wychowany wrześniowy, tak jak wszystkie. Zaczniemy sobie od jego numeru. Jego numer obrączki to jest 25293. Tak jest. Wszystkie polotnika będą na 25 tysięcy, dodatkowe obrączki. Może skrzydełko zaprezentujemy jego. On po sobie się spierzył, dlatego tak wygląda, bo to wiadomo, no późny młody, taki wrześniowy. W piórkach tutaj skrzydła może nie, ale tu po sobie on był spierzony. Na pewno samczyk. No jak ktoś kupi, niech uważa, żeby nie wybił pół gołębika. Tak się bije. Faktem, proszę, tak wygląda. O, nie, już się mi tu szarpie. O. I to jest po samicy 3375, tej z 17 roku, co już przez kilka lat tak lata, tej słynnej hurikance. On typowy na nią, tylko że samczyk, wiadomo, też i w kolorze, i układ tu głowy, to jest po tej 3375 praktycznie opiórka, pięknie zachodzą, tylko że mówię, niepierzony, a tutaj po sobie jest wypierzony, bardzo fajny gołąbek. No, jak wszystkie patrzyły, te inteligentne lotowane do klatki, to on do góry. On chce uciec. On chce uciekać. Także to jest ten pierwszy gołąbek po tej samicy z 17 roku.
prezentujemy drugiego gołębia na aukcję. Też gołąb wychowany wrześniowy polotak po sezonie gołębi dorosłych. 25,270. Tak jest. I to jest gołąbek, no samiczka. Jak ktoś porówna głowę tego gołąbka i matki, bo to jest matka też ta z 17 roku, ta lotniczka moja stara, z tej mojej starej linii, tej najlepszej gołębi, to praktycznie są identyczne. Nawet po głowie ktoś popatrzy tą 3-3-18 z 17 roku, co jest w kategorii A w mistrzostwie, i ją, to jest identyczna, to jest samiczka niebieska, tak wygląda skrzydełko. To też gołąbek, który po sobie się trochę spieszył, co w skrzydle nie bardzo, to jest wrześniowy, to bez problemu pójdzie w parę, bo to jest mutki polo, tak wychowane, tak wygląda z góry. O, tu się szarpie, to jest taka... No, jest nerwowa. No, czy tym bardziej, że może nie nerwowa, ale te młode później ja w ręcach nigdy nie miałem. No, tak, tak. Ja ich miałem tylko tak, że zaobrączkowane, później przerzucone i to tyle były w ręcach, prawda? No, ale mówię, to jest tak idealna, jak i ta matka, głowa ta sama. Tak. To jest po tej lotniczce z 17 roku w kategorii A. Gołąb numer 3. Gołąb numer 3, jest to samiczka pewnie też. Na 100% samiczka. Tak. I to jest po tym samczyku 6 koeficjent wa, dwulatku, który jako roczny był najlepszy w oddziele, w okręgu, w regionie. W tym roku jest w kategorii A, jako dwulatek. I to jest numer gołąbka tej samiczki 25281. Jest. Matką tej samiczki jest samiczka z moich bazowych gołębi, czyli z linii Hurrikan Faraon. Jej matką jest córka najlepszej samicy w rozpłodzie z Faraona, tego starego słynnego, czyli jej babką jest ta najlepsza córka Faraona, jaką miałem na gołębniku. A ojciec to mnie to ten wspaniały lotnik, on w tym roku jest 5. lotnikiem oddziału przy tych ciężkich lotach, ale w zeszłym roku był najlepszym rocznym. Tu jeszcze skrzydełko jej pokażemy. Tak to wygląda. To też jest gołąbek wychowany we wrześniu wyszła, to był po lotach sierpniowy mudek, wrzesień. Liczę 2, 4, 6, 8, 10, myślę, że 11, że kaleka, ale nie. To jest samiczka też raczej po tym dwulatku z drużyny mistrza polskiego. Czwarty gołąb. Czwarty gołąbek. Jest to gołąbek, też prawdopodobnie samiczka. Tak to wygląda. Też wrześniowy mudek po lotnikach, po wdowcach wychowany. I jest to o tyle ciekawe, że to jest po tym najlepszym moim rocznym. A. Czyli tym w drużynie mistrza Polski 60, końcówka 38-60. On ma 5-13 wa na 7 wkładań, 6 konkursów. I to jest jej ojciec, to jest wnuczek Messiego, tego 37-07. Ale o tyle ciekawie to się wygląda, że matką tej samiczki też jest tam, będzie w rodowodzie samiczka, która w A kategorii też ma około 30 koeficjent, też fajnie siadła z dwóch lotów, trzeci miała gorszy, też roczna i jest po córce znowu, przepraszam, tam było córka Messiego, był ojciec, czyli ten wa, a tu jest syn Messiego, czyli wnuczek razy wnuczka Messiego, 37-07, to jest ten gołąbek. Po dwóch wnukach, o w ten sposób. Po dwóch rocznych lotowanych, bardzo fajnych. Czyli inbred na tego olimpijczyka. Taka dalszy inbred. Z tak. Drugiej strony tu wchodzą kitle. Bo na przykład ojciec ten 60, 513 wa, to jest córka Messiego, 677, samica córka, sparowana na kitla, na inbreda kitla i wyszedł ten lotnik. Tak. A tu jest syn, matką jej jest znowu syn Messiego, sparowany na siostrę tego samego kitla. Tego samego. To były dwa kitle, które najbardziej są udane u mnie w hodowli, które dały bardzo dobre gołębie. No ona jest taka nakrapiana, bo matka jest właśnie identyczna, jasno nakrapiana. Numer obrączki od razu może przeczytamy. To jest 25289. Jest. I to jest po dwóch bardzo dobrych rocznych, bardzo dobrze się zachowujących. I to jest, mówię, na pokrewieństwo na mojego starego olimpijczyka. Bo to jest wnuk razy wnuczka 37-07. Skrzydełko jeszcze, jakby ktoś chciał zobaczyć, tak to wygląda. Prezentujemy piątego młodego na aukcję, o numerze.
Piąty gołąbek 25277. Tak jest. Też samiczka. Raczej samiczka, które się podziewały, bo tutaj troszkę były w klatce. Także większość samic będzie. No, ten pierwszy rozrabiaka był samiec na pewno, później to chociaż tutaj no tak na dwa razy, ale mi się wydaje, że to może być samiczka. I to jest akurat gołąbek po tej rocznej, którą pokazałem w kategorii A. Ta roczna pochodziła po synu Pokerface'a razy córka Henry Mentera, tego De Fury, tego olimpijczyka, czyli dwoje olimpijczyków. Jej matka, ta kaleka, pojedała się z pióru w skrzydeł, wylatała to i super leciała, na 6-6 miała, a to jest właśnie po niej. No to gołąbek jest też wrześniowy, po lotach wychowany, po tych rocznych. Tak patrzę, pióra jeszcze, czy nie ma po matce gdzieś 11, ale chyba nie. Chociaż 2, 4, 6, 8, 10, nie, po 10 ma. No, raczej samiczka. I o dziwo taki dziób jasny, jak dziadek ten Pokerface, też ten jasnokarpiany. Także mówię, no matka, no bardzo fajna, jak to powiedziałem, kaleka, bo pojedna się pióra, tak leciała super, nie? Także to tak na dwa razy, może być samczyk, może być samiczka, no ciężko powiedzieć. Tak to wygląda ten gołąbek jeszcze, jak się popokaże. Wiadomo, że to są mutki wrześniowe, to nie są takie, chociaż to bez problemu są gołąbki, które można w marcu parować, prawda? Na pewno nie na zimowy ląk. No tak. Także to jest ten piąty gołębnik, czyli mamy 5 lotników zamkniętych, 2, 5 dzieci i szósty, który jest dołożony zamiast tego szóstego lotnika, który zginął, tak, prawda? Którego nie ma. To jest szósty gołąbek. No wybrałem, myślę, że no coś, nawet jak tu patrząc na niego już, to no ja patrząc wszystkie w ręcach, to bym wziął jego od razu. Chociaż to też jest z tego wieku, jak one, można powiedzieć, podobnie. Tak wrzesień, podobnie. Zaraz spojrzę, 2, 4, 6, 8, 10. Tak wygląda, mazany, taki ciemny, ale głowa, proszę, jak ktoś zwrócił uwagę, nie wiem jeszcze, jakie oko będzie miał, to jest najlepsze to, co na tą chwilę mam, czyli syn razy córka sparowana tego 13 tysięcy. Tego super rozpodowca 13 tysięcy, który w tym roku mnie nie zaparzył, mam nadzieję, że w przyszłym roku coś zaparzy. To jest córka 13 tysięcy sparowana, na syna 13 tysięcy i to jest ten późniak. Wyszedł taki mocno mazany, ale proszę zobaczyć, jak on wygląda w ogóle. To jest gołąb późny, ale wydłużony. No mi się bardzo podoba te gołębie. Tu mało tego. On tak lubi, o, tak na pół okrągu to skrzydło trzymając, jakie tu krycie jest, wszystko, gdzie gołąb jest niespierzony, prawda? Można zobaczyć tu już krycie, nic mu nie brakuje, mimo że to jest pół brat razy pół siostra w parze po najlepszym rozpłodowcu na tą chwilę. Numer jego obrączki 91. 91 to jest tak numer jego obrączki i na pewno samczyk. Głowa to jest 13 tysięcy, totalnie 13. Oko pewnie będzie matki tej 5700. Ta matka to jest siostra najlepszego lotnika w zeszłym roku, znowu oddziału okręgu i regionu Łódź, który był drugi w okręgu też w maratonie w lotnikach. To jest właśnie, ona ma jasne oko, bo ona z Małysza wychodzi i tam z lotniczki Radka Małlepszego, ale fakt faktem, głowa jest 13 tysięcy, spokój jego, rozwaga to jest 13 tysięcy i te mazy takie mocne, to jest późny gołąb, to jest bankowo na tego ciemnego 13 tysięcy, proszę jeszcze raz spojrzeć, taki dłuższy gołąb idzie. Będzie, to jest późny, on po roku dopiero będzie gołąb, tak można powiedzieć. Dopiero będzie miał tą super budowę. No to jest ten szósty gołąbek dołożony zamiast tego owa, co zginął, prawda? Jest zainteresowany kamerą. Szuka. A raczej, bo jest samczyk, na 100% samczyk. Chociaż on tu jest spokojny, on się nie bije. On tak siedział sobie delikatny. Czyż moje gołębie nie są w ogóle jakieś duże? Ja mam średnie, gołębie są średnie, a nawet mniejsze jak średnie. Cała hodowla tak jest oparta. On jest bardziej, będzie już, mi się wydaje, taki bardziej średni, bo będzie taki jak 0,7, ten 13 tysięcy, to jest taki gołąb już dłuższy, troszeczkę bardziej, a większość gołębi ma mniejszych nawet jak to. No, tu myślę, że to ktoś może być zadowolony, nawet po jego barwie. Wziąłem te centki specjalnie jego, z tego rodzeństwa, z gniazda. Mówię, jest samczyk, ktoś go spokojnie sparuje już w marcu. Na 100%. To są gołębie szybko dojrzewają, szybko się kończą do płodzenia też, bo ta moja linia taka jest, że
7-8 lat kończą płodność, ale też i latają od razu, nie trzeba czekać. Nie? No właśnie. Już nie chwaląc się, bo to wiadomo, nie u każdego wszystko lata i mogę coś mówić, a może ktoś nic nie uchować i powie, co on gada głupoty. No ale o, proszę na odkrycie skrzydła u młodego, nie, który dopiero o, te pióra... No, to jest późniak, nie? Taki można powiedzieć przełom września, październik. Także myślę, że to jest z tych sześciu gołębi, przez to, że on jest syna, córka najlepszego rozpodowca, to jest najlepsze, co mogłem dołożyć. Zamiast tego lotnika najlepszego wach, który zginął, no to nie mam dziecka, prawda? Teraz prezentujemy gołębia, który wyląduje na aukcji świątecznej. Jest to aukcja roku na naszym portalu, gdzie od hodowców znajduje się na aukcji tylko jeden wybrany gołąb. Jeden gołąb, który jest wizytówką hodowli. I takiego gołębia wybrał Waldek i opowie nam o nim kilka słów. Dlaczego akurat na tą aukcję wybrał tego gołębia? To mam nadzieję, że to będzie dla kogoś przyszły Lewandowski. Bo ma ten numer 9. Obrączka. 9. Czyli heretyczny numer. Ale oby dał więcej komuś, bo to jest imbred na tego starego Messiego, czyli 13 tysięcy to już jest syn Messiego, a Messi to jest gołąb z 9 roku, te 3 olimpiady, które robił, które mówiłem, że no to był chyba najlepszy gołąb i tam i z Polonia, jak w życiu już nie będę miał takiego gołębia. Na 100% jestem pewny, bo nawet te wyniki to jest pikuś z tym, co te gołębie robiły. Messi jako roczny zrobił 1,21 w kategorii C w jednym roku, był najlepszy w Polsce, no to co to mówić, 1,21 z trzech lotów w C, gdzie miał maraton drugi w okręgu i dwie 500-ki, pierwsza i druga na oddział. On miał też w kategorii G wynik. W G był na olimpiadzie w Poznaniu, a tu jeszcze do tego doszło, najlepszy w Polsce był w C już jako roczny, w dalekich lotach. I to jest syn razy córka Messiego, tego starego mojego, to są gołębie 15-16 rok, bo już młodszych nie mam po Messim, w rozpłodzie, z tym, że ojciec, to będzie samczyk. Wybrałem bardziej samczyka, bo miałem dwa z nimi. Mam nadzieję, że samczyk, bo może być samica, ale raczej chyba samczyk. On się po sobie już pierzy, fajnie tu widać. I jego ojciec, ten syn Messiego, to był najlepszy lotnik, jakiego wychowałem po Messim. Bo po Messim bezpośrednio miałem błąd na początku, bo dużo gołębi ginęło jako roczne. Jako młode przychodziły, jako roczne były mocne, silne. Loty były, jakie były, dużo ginęło. Ojciec tego gołąbka ma numer 12007, czyli Messi ma 3707, tamten miał już zadaną obrączkę z tą myślą, że jest po olimpijczyku, trzykrotnym reprezentancie Polski, więc miał 12007 i był najlepszym lotnikiem w okręgu w kategorii B, miał 1, 2, 2, 3 konkurs takie, głównie 500-ki, 300-ki. I ten syn Messiego jest sparowany na córkę Messiego, 677, ale ta córka 677 to jest samica, która w tym roku w Mistrzostwie Polski w kategorii A jest ten najlepszy mój roczny po niej. Czyli matką jest ta sama samica, która najlepszego rocznego mi dała, 5-13 wa, a ojcem najlepszy lotnik po Messim. Syn razy córka, najlepsze co mogło być, 9, mówię, oby to był Lewandowski dla czyjejś drużyny. Lotowej. Ładna drużyna się robi, bo jest Messi, jest Lewandowski, także tak. Siła rażenia z przodu jest dobra. No, także mówię, no tutaj myślę, że to jest też gołąbek w tej samej wieku jak to jest koniec września, wyjście październik, więc on tak wygląda, o proszę, skrzydełko. Tak, żeby ktoś widział, jak to skrzydło wygląda. Łusko kapitalne, to jest gołąb niespierzony. Ogonek jeszcze, proszę, on się pierzy, tu pióra wychodzą, proszę. Tak będzie plecy, o. To także taki gołąbek dopiero do poprawy, można powiedzieć, on po piórku wyrzuconym ma, bo 9, z drugiej strony 9, także już piórko wyrzucił, spokojniutki, patrzy tu na nas, no może być to jeszcze czasami samiczka, bo ta 677 matka jego, co dała tego rocznego najlepszego u mnie w drużynie wa, to ona ma taką główkę i tak podaję to jako samczyka, a może ktoś się zdziwi, może być samiczka, no ale to nieistotne. Myślę, że to jest warte tej aukcji świątecznej, bo to jest z tych starych moich gołębi najlepsze, co może być. Syn razy córka Messi, gdzie matka jego dała już znowu w Mistrzostwie Polski roczniaka najlepszego. Także myślę, że tu nic lepiej. No on się mocno sypie z piór, bo tak jak widzimy, wylatują mu te pióra. Chciałeś, Radek, pióro? Proszę. To, daj mi to pióro na szczęście. Oficjalnie na szczęście ostatnio. To pióro z gołębia, co tak przekazuje. Ostatnio wynik. Paweł Mędrysa mówił na filmie, że zabrałeś mu piórko i masz wynik
Super. Także teraz ja zabieram od ciebie. Czy zabierasz? Tak, na wystawie, gdzie tam komuś gołębia, komuś tam no, przywoził dla kogoś. Też kojarzę, to było rok temu, ale to tam wiadomo, jak to wystawa, że to pióro gdzieś wleciało i ja to złapałem. No jest mistrz Polski, to teraz przekazuję tobie. To pióro to złap. Ciężkie zadanie przede mną. Myślę, że filmy musisz odłożyć na przyszłość. Także tego gołąbka numer 9, Lewandowski albo Lewandowska, ale bardziej chyba Lewandowski. Może to być w czyjejś drużynie przyjemność, żeby... No ważne, żeby ktoś coś pohodował, bo dla mnie to też przyjemność. Jak cieszę się, bardziej u kogoś latają, bo ja czasami coś zmarnuję czasowo, nie podołam, a jak u kogoś są wyniki z mojej gołębi, to bardziej cieszę jak u siebie, prawda? Także o, to pióra się sypią mocno, że może piór kilka wziąć, bo lecą to, może, to może wtedy w paru kategoriach. Od razu w kilku. Jak Paweł Mędrysa. Tak jest. Także tak to Także wygląda. Także to jest gołąb na aukcję świąteczną. Zapraszamy wszystkich oczywiście na aukcję. Teraz jak film się ukazuje, to aukcja już na pewno wystartowała, także... Budowa to jakby jak wszystkie. 07 był moim ideałem budowy. Ten stary olimpijczyk, czyli jego dziadek. Także ten nie będzie wiele gorszy, no chociaż teraz tu się pieszy mocno, wylatują te pióra i pewnie tu dla kilku miszów by starczyło tych pióra. No ale ważne, żeby tu po sobie trochę się też pierzy. Może to być Lewandowska, tak patrzę i naprawdę do końca... Coraz bardziej się przekonuję. Na samiczkę. Chociaż drugie w gnieździe jest delikatniejsze, że jest pewna samica. Ósemka tam jest akurat, to drugie ale jest ósemka. Ale wydają czasem dwa tej samej płci? Tak, bo wcześniejszy lęk, to akurat żeśmy ostatnio nagrywaliśmy z tymi kolegami ze Słowacji. Tak. I akurat z tego wcześniejszego lęku Słowacy wzięli jednego, drugi poszedł do kolegi, który wygrał go na aukcji charytatywnej. Były dwa samce w gnieździe. No właśnie. Były dwa brudno-niebieskie samce w gnieździe. A tu, dlatego tu mogą, ta druga jest bankowa samiczka, bo ja wziąłem takiego no, fajniejszego, większego, tam to było drobniejsze, więc na pewno jest samica ósemka. A ta dziewiątka, teraz już patrzę, że to jest chyba jednak samiczka. Chyba jednak samiczka. Także my już nie będziemy się nad tym zastanawiać, bo to będzie Ania Lewandowska. Tak. Także na temacie aukcji dzisiejszy materiał sobie zakończymy. Ja myślę, że jeszcze w przyszłości będzie okazja, żeby trochę więcej Cię dopytać o sprawy przygotowania gołębi i tak dalej, bo nie ukrywam, że bardzo mi się podobało, jak dzisiaj opowiadałeś, co z czego wynika i dlaczego tak robisz, a nie inaczej. Gratuluję Ci oficjalnie już Mistrzostwa Polski, no bo na pewno, mimo że już tego doświadczyłeś, to cały czas się na to jednak czeka. No w każdym sezonie każdy jak startuje do tej rywalizacji, to chciałby tym mistrzem zostać. Także z mojej strony gratulacje, powodzenia na sezon 2023 i do zobaczenia na wystawie. No również bardzo dziękuję, bo po tej przerwie 10 lat z mediami, jak przyjechałeś w zeszłym roku, od razu w tym roku jestem mistrzem Polski. No właśnie, przyniosłem może szczęście. Tak. I niepotrzebne było pióro. Więc no, najważniejsze to właśnie, żeby pożartować, bo tak pośmiać się z tego wszystkiego i tak życzę wszystkim hodowcom nie brać wszystkiego na już, że musi być na sztywno, bo to nic nam nie da. Będziemy chcieli jak najbardziej, a nic z tego nie wyjdzie. A weźmiemy coś na luzie, pogadamy, pośmiejemy się, gołębie włoży nam kolega i będzie najlepszy lot, prawda? Także tak to wygląda. Mogę tylko z tej strony życzyć tu wszystkim hodowcom, mamy koniec roku, miłych, spokojnych, serdecznych świąt, radosnych świąt, no i sukcesów w przyszłym roku dla wszystkich hodowców, hodowczyni, bo nie to powiedziałem, aby ten przyszły rok był normalny, były normalne loty, ten promyk słońca, który wychodzi rano w niedzielę, gdzie czekamy, bo wtedy jak jest to słońce, to jest ten lot na pewno udany bardziej jak jakieś burze i anomalie pogodowe, więc życzę wszystkim samych sukcesów. I nie zapominajcie o rodzinie, bo moje motto jak zawsze było takie, że na pierwszym miejscu jest rodzina, na drugim praca, na trzecim gołębie. Także gołębie są na pudle, są na trzecim, ale porządek w życiu musi być. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, dziękuję bardzo.